We wtorek 22 sierpnia miasto Pruszków podpisało umowę na budowę ulicy Grunwaldzkiej. Przetarg wygrała spółka Fallbrook, która była odpowiedzialna m.in. za realizację przebudowy ulicy Działkowej. Jest to ważna inwestycja dla Pruszkowa i okolic, ponieważ znacznie ułatwi komunikację takim dzielnicom jak Bąki, Żbików czy Malichy oraz usprawni natężenie ruchu na osi Pruszków-Piastów. To jest to strategiczna inwestycja na pewno tej kadencji, ponieważ będziemy mogli dojechać do wiaduktu, który właśnie powstaje, który następnie będzie przeprowadzał mieszkańców, no nie tylko Pruszkowa, na drugą stronę torów, w kierunku Żbikowa, w kierunku autostrady. Będzie to inwestycja, która połączy się z nowym układem ulicy Warszawskiej, ulicy Broniewskiego, która jest obecnie realizowana przez powiat pruszkowski. Dlatego, tak jak powiedziałem, inwestycja na pewno o strategicznym znaczeniu, dodatkowo dająca możliwość dojazdu właśnie ulicą Grunwaldzką mieszkańcom Malich, którzy w tej kadencji również pozyskali dodatkowy wyjazd z tej części miasta, wyjazd łącznikiem Dolnej i Piastowskiej. Dlatego tworzy nam się bardzo fajne rozwiązanie komunikacyjne, które ja osobiście bardzo lubię, bo ono rozwiązuje dany problem. Kolejna przeprawa przez tory PKP jest bardzo potrzebna. Częściowo komunikację w tym zakresie udało się usprawnić budową tunelu w ciągu ulicy Działkowej. Na nowym wiadukcie przy Grunwaldzkiej zyskają nie tylko mieszkańcy Pruszkowa, ale również Piastowa, który na dzisiaj dysponuje tylko jedną przeprawą nad torami. Na dzisiaj trwają prace przy skarpach po stronie ulicy Warszawskiej. Za chwilkę będziemy widzieli już liny mocujące, konstrukcję wiaduktu, pylony, które będą zalewane betonem, już za chwilę również będą widoczne w terenie, więc cały wiadukt nabierze kształtu. Śmiało można powiedzieć, że to będzie taki mały most świętokrzyski w Pruszkowie. Będzie on dodatkowo podświetlony, więc na pewno tutaj też te walory estetyczne się pojawią. Do końca roku wiadukt musi być zakończony. Mamy tutaj dofinansowanie, trzeba je rozliczyć, więc to jest termin nieprzekraczalny. Niestety zakończenie prac przy wiadukcie nie zsynchronizuje się z odbiorem ulicy Grunwaldzkiej. Przebudowa drogi szacowana jest na okres 10 najbliższych miesięcy. Będziemy na pewno bardzo mocno się przypatrywać całemu procesowi inwestycyjnemu, no i czekamy na rozpoczęcie prac, a inwestycja na pewno będzie skomplikowana. Cały szereg sieci, które trzeba przełożyć, kolizji zlikwidować, sieć napowietrzna, energetyczna będzie skablowana, cała infrastruktura, która jest obecnie, będzie wymieniona, nowe oświetlenie, to wszystko znajdzie się właśnie w tej ulicy i to jest ten szereg prac, który będzie do wykonania. Też co istotne, ten odcinek ulicy Grunwaldzkiej z ruchu na czas realizacji będzie wyłączony. Oczywiście pozostanie dojazd do posesji dla mieszkańców tej części miasta. Koszt inwestycji wyniesie ponad 22 miliony złotych. Miasto Pruszków otrzymało dofinansowanie rządowe z programu Polski Ład na kwotę 5 milionów. W planach jest pozyskanie kolejnych dotacji na realizację tego zadania, które mogłoby znacząco odciążyć budżet miasta Pruszkowa i tym samym pozwolić na realizację kolejnych inwestycji.